Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w kolejnym domowym vlogu. Domowym, bo niestety pogoda za oknem bardzo się popsuła. Wczoraj mieliśmy 23 stopnie, dzisiaj mamy 11. Ale dobra, nie będę tutaj robić za pogodynkę. Zabieramy się za vloga. Z takich ciekawych informacji właśnie wyczytałam wczoraj, chyba wczoraj, że tegorocznej zimy, jeśli sytuacja tutaj we Francji nie ulegnie pogorszeniu, otwarte będą wyciągi narciarskie. Fajnie. W zeszłym roku nie było tak kolorowo i ludzie, którzy w pobliskich górach wybierali się na narty, to po prostu pod górki wchodzili na nogach. Bardzo dużo ludzi jeździło na nartach biegowych, wiecie, nie na zjazdowych. Hałasy. Więc jeśli myślicie o nartach w tą zimę, wybieracie się właśnie i myślicie o Francji, francuskich Alpach, czy Jurze, czy gdziekolwiek indziej na terenie Francji, to prawdopodobnie będzie taka możliwość. Czytałam też, że w niektórych departamentach, i całkiem sporo jest tych departamentów, już we francuskich podstawówkach znieśli obowiązek siedzenia w maskach. W końcu. I podobno około 80% pracowników, 70 kilka jest za tym, pracowników na terenie Francji. Wiecie, że żeby po prostu w pracy już w tych maskach nie chodzić. Jestem ciekawa, kiedy coś zmienią w tym kierunku, bo wiem, że są kraje, nawet w Polsce jak byliśmy, to wiele ludzi nie zakładało maseczek w centrach handlowych i nikt nie robił z tego wielkiego boom. Natomiast tutaj u nas cały czas jest to mocno respektowane i pilnują tego i no po prostu maseczki muszą być. I najbardziej właśnie szkoda mi dzieciaków, które całe dnie siedzą w tych maskach w szkole. Może no mam nadzieję, że w szkole, że niebawem ta sytuacja ulegnie zmianie, ale dobra, może przejdźmy do bardziej pozytywnych rzeczy. Rozłożyłam znowu Gabrysiowi namiot, który jakiś czas temu kupiliśmy w Ikea. Leżał schowany, bo po prostu mu się znudził, a teraz rozłożyliśmy i tadam, rzecz jak nowa. Także bardzo lubi, już widzicie, tam zabawki są, lubi, wchodzi sobie tam do środka i po prostu jak chce mieć spokój, trochę, wiecie, przestrzeni dla siebie, to idzie się tam pobawić. Natomiast ja się zabieram za uporządkowanie tego, bo tutaj widzicie zabawy różne, najróżniejsze na wierzchu i po prostu trzeba to ogarnąć. Dobra, udało mi się tutaj ogarnąć, miejsce zorganizować. W ogóle to jest bardzo fajna rzecz z Ikei. Taka teczka, organizer na przybory plastyczne. Tutaj wyłożyłam jeszcze, tylko musi to wrócić na półeczkę, nasze codzienne aktywności Montessori. Z czasem mamy kalendarz i taką tarczę czasu z porami roku. No i mamy zadania, odkrywanie świata, takie geograficzne. Chcesz zrobić geograficzno-biologiczne, no i ulubione, czyli matematyczne. Dobra, robimy. Jeszcze dzisiaj nie robiliśmy. Tak, musimy dopasować kolorem. Tutaj żółte kwadraty, tutaj niebieskie i czerwone. Z figur geometrycznych proszę wybierz odpowiednie kolory kwadratów. Brawo. O, super. Tylko żółty nam się przestawił. Pięknie. Jednak Gabryś postanowił, że będziemy z tej biologiczno-przyrodniczej korzystać i znalazłam fajne zadanie. Wytnij kartę, a następnie odtwórz szkielet dziewczynki. Mamy bardzo fajną grę, którą pokazywałam wam na Instagramie, grę Montessori, która właśnie też jest o anatomii człowieka, więc świetnie nam to pasuje tematycznie. Robimy. Super. Gdzie jest jej brzuszek? Tu. Trzeba to zasłonić. Pięknie. I brakuje nam czego? Główki. I główka. Super, zrobione. W ogóle gór nie widać, tak chmury się kłębią. Pada od rana. Bardzo brzydko się zrobiło. No ale takie uroki jesieni. Kilka dni temu pokazywałam Wam na Instagramie, że zastanawiałam się, nawet chyba ankietę zrobiłam, zastanawiałam się nad kupnem bluzy z Kenzo. Tej oto bluzy. Zamówiłam ją, ona była w mega promocji, bo kosztowała chyba 70 euro, przeceniona z 225, więc mega, mega, mega wielka promocja. Zaoszczędziłam 150 euro na jednym ubraniu, więc no, dla mnie to są bardzo duże pieniądze. Jakość jest po prostu materiału no, cudna. Świetny materiał, gruby materiał, porządny. Ja z tą marką miałam do czynienia, jak pracowałam na magazynie sklepu internetowego w Holandii, właśnie z takimi luksusowymi, drogimi ubraniami i kosmetykami, więc wiedziałam, czego się spodziewać. Wiedziałam, że Kenzo jest po prostu no, sztos marką, że mają świetne ciuchy, no i nie żałuję. I zobaczcie, tak ona się prezentuje. Zwykła taka bawełniana bluza, taki sweatshirt, ale no mnie osobiście bardzo się podoba. Przede wszystkim komfort noszenia to raz, dwa, ja lubię takie wygodne ubrania na co dzień, wiecie, mam dziecko i po prostu wygodne ubrania są zawsze spoko. Że no, bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba i dorwałam ją, bo teraz nie wiem, czy w końcu powiedziałam, czy nie powiedziałam, dorwałam ją na francuskim Zalando. Bardzo mi się podoba, bardzo się z niej cieszę. Dobra. A tymczasem tam wisi mega chmura nad górami, ale wyszło odrobinę słońca, więc szybko lecimy na podwórko. Przyszliśmy do parku, chociaż pewnie wszystko będzie mokre. Wieje, zimno. 12 stopni dzisiaj mamy, bardzo zimno. Co chcesz? Hmm? Tam, gdzie byliśmy wcześniej. No to chodź, idziemy. Idziemy tam. Okej. Okay. Gabrysio chce iść tam troszkę dalej. Pójdziemy. Trochę słoneczka tam mamy. No, ale się zrobiło, powiem Wam, z dnia na dzień mega jesiennie. Tam normalnie mamy góry, zawsze Wam pokazuję widok właśnie na tamtą stronę. Nic nie widać, jedna wielka chmura. Tak, tutaj jest słoneczko, tutaj trochę skrzeje, nie? Tak. Pokaż, co masz pięknego. Ale cudny. Bierzemy go? Ma dziurkę. No ma dziurkę, pewnie jakiś ślimaczek sobie zjadł. Bierzemy go, ususzymy w domu. Miało padać, a tu proszę, proszę, nawet góry znowu widać. My wróciliśmy ze spacerku, zjedliśmy i właśnie położyłam Gabrysia na drzemkę. Zamówiłam bardzo fajną rzecz na HM Home. Już nie mogę się doczekać, aż przyjdzie taki fajny organizer na kredki. Bo Gabriela kredki i mazaki, wiecie co, mamy w takiej puszce. Ale nie podoba mi się to. Stoi tam na komodzie i zawsze drażni mnie, bo no nie wygląda to ładnie, estetycznie, wiecie. A chciałabym, żeby już jak musi stać na wierzchu, bo tak naprawdę no, nie ma miejsca, żeby gdzieś to położyć w jakieś takie rozsądne miejsce, to niech stoi na wierzchu, ale niech nie kuje po oczach. Teraz czekam na przesyłkę. Jutro, jeszcze i pojutrze też mają do mnie przyjść dwie paki. Jedna, wiecie co, z karmą dla pieska, dla piesków, a druga z taką odżywką białkową na mięśnie, ale nie dla mnie, tylko właśnie dla psów, z racji tego, że no, ich aktywność jest bardzo wzmożona, jak biegają przy hulajnodze zaprzęgowej, zresztą mówiłam, ja już ciągle o tym trąbię i tutaj na YouTubie w ostatnim filmie i na Instagramie Wam pokazuję, więc białko się przyda. żeby po prostu, wiecie, rozbudowywać mięśnie, regenerować je i tak dalej. Pieskowe paczki się chyba cieszę znacznie bardziej niż na te, które zamawiam sama dla siebie. Ale wiecie jak to jest, jak się ma pasję, jak się ma jakieś hobby, jakąś zajawkę, no to tak jest, że tego typu różne gadżety budzą takie fajne emocje i że człowiek chciałby już używać, już to mieć. Więc no, czekam na kuriera jutro i pojutrze, pieskowy, no a później właśnie jeszcze organizer. Pokażę Wam, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ładna w ogóle rzecz. Bardzo taka minimalistyczna, ale estetyczna i dla dziewczynki i dla chłopca. Więc pewnie w następnym vlogu Wam pokażę. No i co? I to by było na tyle. Znowu to będzie taki vlog w ogóle z dwóch różnych dni, ale nieważne, ważne, że będzie. Ostatnio tych filmów na kanale znacznie mniej, ale powiem Wam szczerze, że na tyle wystarcza mi po prostu czasu, chęci, motywacji, nie wiem. Może niedługo zbiorę się w sobie, żeby troszkę, wiecie, troszkę więcej pojawiało się tych filmików. No zobaczymy, na razie jest jak jest. Dobra, kończę gadanie. Trzeba kończyć, bo trzeba jeszcze ten film zmontować. Tak więc dzięki serdeczne za oglądanie tego vloga. Jeśli Wam się podobał, to standardowo zostawcie po sobie jakiś ślad i do zobaczenia w kolejnych filmach.